Galerii, Gdańskiej Galerii Miejskiej 1 prezentujemy 7 artystów. Chciałabym najpierw opowiedzieć Państwu o pracy Agaty Nowosielskiej. Collage Downtown nawiązuje do piosenki Petuli Clark z 1965 roku. I tu posłużę się słowami samej artystki. Collage Downtown epatuje przemocą, ale także kolorami ruchliwej ulicy. Wszystko miesza się ze sobą, tworząc obraz barbarzyństwa ubranego w jedno. Rzeźni otulonej w brylanty i zbytek. Śmierci opatrzonej 1000 razy. Tomasz Zerek zaprezentował fotografię wielkoformatową, nieco zabawną. I właściwie nie ma tutaj za dużo o czym opowiadać. Może tylko wspomnę, że o technice jest to tusz pigmentowy na papierze bawełnianym. Marcin Grzęda pokazuje pracę zatytułowaną Pandora. Jest to praca ceramiczna, co trudno sobie tak na pierwszy rzut oka wyobrazić. Marcin Grzęda jest rzeźbiarzem, którego niejednokrotnie obserwowałam taką chęć jakby zaprzeczenia materiałowości gliny. W tym przypadku też mamy taki zabieg. Praca wydaje się wykonana z czegoś zupełnie innego, z żelaza, żeliwa, wydobywanego z jakiejś czeluści za pomocą stalowych lin. Oczywiście ten zabieg daje nam bardzo duże pole do interpretacji tej pracy, bardzo ciekawej pracy. Magdalena Sadłowska, praca zatytułowana Kimono, jest przedstawiona w charakterze parawanu krawieckiego. Artystka od wielu lat bardzo konsekwentnie realizuje tę tematykę związaną z wykrojami krawieckimi. Tutaj też widzimy, tak jak tytuł napowiada, widzimy wykrój kimona. Przemysław Trześniak, alegoria moralności. Palec Zbigniewa, który jest obiektem legendy związanej z kamiennym palcem, znalezionym w pogańskim chramie, okolic Weichlerowa z około IX wieku. Historia tegoż obiektu znajduje się tutaj na postumencie, można ją przeczytać, jest naprawdę fascynujące. Łukasz Butowski, wielkoformatowa litografia zatytułowana Mój pas Szachida. I wydaje mi się, że tutaj nie ma wielkiego pola do popisu dla opowieści. Trzeba bardzo dokładnie się przyjrzeć tej pracy. Niesie ona ze sobą też wielość interpretacji. I mimo takich wesołych kolorów, radosnych, myślę, że ten przekaz nie jest zbyt wesoły. Praca Jakuba Janika, Identikit, to trzy monitory przemysłowe, na których
widzimy program, właściwie zdekomponowany przez artystę program do identyfikacji osób poszukiwanych. Dzięki temu widzimy takie troszeczkę nieprawdopodobne zestawienia różnych fragmentów twarzy, czy też włosów, zarostu. Z tyłu za mną jest projekcja, na której widzimy symbol, którym znakowano programy, w których była duża dawka przemocy, na przykład jakieś reportaże policyjne.